Siema, jestem Piotr 3575, a to jest gra Ghost Recon Online Phantom. No już dawno tej gry u mnie nie było, ale nagrywam inne gry, jakoś chciałem na razie ograniczyć ją lekko. I też czekam na patch, ale no może się tam trochę pozmieniało, mapka jakaś dodana. Ostatnio przedwczoraj grałem, ale tego nie nagrywałem. Ale w sumie szkoda, bo znalazłem taką jedną kampę. Znaczy, no może nie kampę. To było tak, że naszych wybili, poszli do tyłu, a ja zostałem. I napieprzam ich w plecy. I się nie skapnęli. To ja tylko jeden jestem na razie. I to było niezłe, bo 10 w taki sposób wybiłem. Okej, wiadomo, że na początku zawsze rozglądam się. Ale teraz zrobię to, co będę zrobić bez rozgrzewki, czyli... Bo zazwyczaj robił to samo. Czyli wykrywanie mnie. Mówi się, że pierwsze trzy ruchy przeciwnika są takie same. Czyli pierwsze wykrywanie, drugie wjazd tędy. Okej. Pewnie tu. Okej, dobra, trochę tu poczekamy, w sumie już się kończy. Okej, za mną jest jakiś jaja 35. No. W sumie pomyślałem sobie, że to dobry by będzie pomysł, jak tak sobie z jeden odcinek na tydzień nagram z tego. Infestation to częściej będzie. Ogólnie w sumie będę zbierać taką własną ekipę. Nie będę do nikogo dołączać, tylko będę zbierać własną. Już tam kilka osób się zgłosiło, jeszcze będę z innym youtuberem nagrywać. Jeszcze nie będę mówić jakim, żeby nie wykrakać. Ale na pewno będzie nas trochę. Ja się po prostu zobaczy. Dobra, czy on nie widział tego snajpera? Na serio? Fuck. W złym momencie strzeliłem. Dobra, trzeba teraz zobaczyć, czy on się nie wychyli się. Ma za mało HP. Ale za to ten drugi tak. Okej, już nie mam zbytnio. Osłony. Okej, i tak się wychylił. Dobra, jeszcze jeden tam został. Pokaż się. Kurde, za długo nie będę stać w taki... Chociaż nie, ten stoi cały czas jak idiota, do niego nie strzelają. Ten... On sobie jaja chyba robi. W sumie jaki nikt taki gra, nie? Jaja robi, ja jakoś daję radę i to zajebiście. Okej, trochę nas tam pobadało. A dokładnie dwóch. Okej. Zauważyli mnie kilka razy. Zastanawiam się... Kurde, spudłowałem no. Czy tu go zobaczę? Oj, właśnie tu... Okej, poczekam na niego przez chwilę. Kurde, że się na mnie szykował.
Okej, on będzie mi osłaniał. Osłaniał będzie mi plecy, żeby nikt przez to okno nie wpieprzył granata. Właśnie o tym granacie mówiłem. Dobra, no czysto. W pewnym sensie, dobra. To ja naładuję ammo. Zobaczymy. Po prawej stronie ktoś na pewno jest. Nawet widzę go. No, pokaż się. Marian! Kurde, skubany. Są trzy opcje. Strzelał, bo spodziewał się, że może będę. Ma laserek albo haker. Ale nikogo nie będę oskarżał o hakerstwo. Bo w sumie mnie raz w wyścigach oskarżyli. Strollowałem i powiedziałem, że on haker. Poczekam jeszcze dłużej. No. Zawsze jak celuję, no to z pieprza, a jak teraz nie celowałem, no to jakoś się udało. Czasem tak mam. No, myślałem, że tam będzie. O, dobra, dobre. Gdybym się wcześniej wychylił, to może by miał asystę. No, na razie dobrze idzie. Nie jest źle, ale rekord to ja nie pobiję. Rekord mój to jest 17, jak pamiętam. Ale nie, no nie jest tak źle. A dawno w to nie grałem, a jakoś, nie wiem, mam szczęście początkującego, raczej, no może nie początkującego, bo już to trochę gram, mam 17 poziom, ale już dawno to nie grałem, więc można tak powiedzieć, że skill mi się naładował. A, do 26 HP chyba. Okej, dobra. Okej, 8, 8. Przedwczoraj miałem 10. Nie spierdziel tego, Marian. Może coś się ugra? No nie no, jaja se robisz? No ta no, tamten koleś celował w niego. Okej, użyję tarczy, bo ja mam tego max. Tutaj nie idą? Poczekamy chwilę na niego. Co mi tam szkodzi? Kurde, spieprzył całkowicie. No, spieprzył. Albo po prostu skampił się, odsunął gdzieś trochę dalej. Żeby nie był cały czas przy oknie. W sumie się nie dziwi, ja też tak zrobiłem. I ogólnie będę robić odcinki, że tylko jedna bitwa. Kurde, widzę go. Że on tam jest. Czasem widzę lekko, jak tak stara się zerkać z perspektywy trzeciej osoby. I co chwilę się wychylam, żeby wreszcie wyjrzał. To może by było dobrym pomysłem. Kurde, już myślałem, że to Belat. Była beta karoten. Kiedyś myślałem, że kolegę zabiłem.
W sumie ciśniemy ich, ciśniemy. Nie jest tak źle. Kurde. Niby przejęliśmy ten punkt C, ale zajebiście im się udaje bronić B. Okej, 10. Proszę, pobij, pobij. Okej, dobra, już nie chciałem marnować ammo ze snajperki. Dla rannego kolesia. Okej. Jaja mi chronią. Ale dobra. Przynajmniej jest jakaś ochrona. No i w sumie miałem rację z tym, że zajebiście bronią, bo tam co chwilę nasi padają, jak tam się zbliżą. Tylko się zbliżą, a już padają. Nie, za długo stałem. No teraz mogę sobie trochę dłużej postać. O, ten nasz. Jaja, no jaja se chyba robi. Wbił tam. Dobra, ten koleś to chyba sobie... Okej, 12. Jeszcze tylko trochę. Jak myślicie, dam radę dobić, pobić rekord? Albo chociaż do 15? Nie no, z taką ilością ammo to niezbyt. Zwłaszcza, że tak strzelam jak idiota teraz. W sumie czuję się bezpiecznie jak ten koleś, ten Jaja 35 tam jest. Przynajmniej wiem, że od boku mnie nie pocisną. No kurde, po prawej, nie widział go. Kurde, oni się tam kampią. W sumie dobrym... Co on robi? Dobrym pomysłem by było przetrzymanie tego miejsca, bo i tak wygramy. Po co przejmować następny? No wiem, że więcej punktów, ale... Kiedyś mieliśmy takich przeciwników, że starało się zdobyć czwarty, ale tak im popadało potem, jak ich wystrzelałem jeszcze z jakimś snajperem. Było ich 7, ja wystrzeliłem z 5, tamten 2 padł, ja jeszcze przeżyłem, a potem nasza ekipa dołączyła do nas. I jakoś to było. I zamiast chcieli 4, a mieli 1. Znaczy nie, mieli 2. Chcieli zdobyć 1, jeszcze raz stracili 2. No to moim zdaniem, jak tam wchodzimy, to co chwilę padamy. Więc lepiej przeczekać to. Dobra, strzelę. Bo ktoś tam wtedy był. Dobra, będę używać kulaku. Przynajmniej expa dostanę za to. Ale podoba mi się to. Widać, że jest snajperka niewidzialna. A, kurde, sorry, za krótko to było. Musiałbym poczekać, ale teraz już nie ma czasu. Kurde, ja myślałem, że w niego pieprznie. Norbi, ty Norbi, coś mi się kojarzy. Czy ja już ci kiedyś nie groziłem? Jest, 13 razy sztuka. No. 13 to pechowa liczba, ale jakoś mi przynosi szczęście. Zdobyto łupy. Zdobyto dupy. O, współczuję mu kiepskie połączenie. Marian. Okej. No, zamiana o 180 stopni. Zobaczymy, czy... Nie no, chyba nie pobijemy swojego rekordu. Znając życie, będzie teraz gorzej. No. W takim stylu, że już nie widzą, kurde. Najpierw zobaczę tutaj.
No i właśnie w takim stylu będzie gorzej. O, ja mogę całkowicie tu patrzeć. Ja myślałem, że do końca nie mogę. Kurde, fuck, a mogę go wtedy pocisnąć. Okej, jednego jest. Zabiłem. Tam jeden zabity, jeden wyskoczył, jeszcze jeden został. Okej, dobra. Już myślałem, że mi ucieknie. Marian, Marian, wychyl się! Proszę? Błagam? Nie? Na pewno? Nie, to nie. W sumie ja ci łaskę ukazałem, kurde, jak na dłoni. Szkoda, że tak nie można pieprznąć. Bądź moją żywą tarczą. Ty, sam się zabił. O ja pierdzielę. Powinien dostać asystę. Granat go zabił, a ja go zraniłem. Ja go zraniłem, a granat go potem zabił. No kurde. Asysta od granatu. A może nie chciał, żebym miał zabicia? To więc sam się zabił. Cóż za poświęcenie. Kurde, jak oni nas wykrywają. Musiałem powiedzieć, wychwytują. Po prawej stronie nikogo nie ma. Dobra, muszę zobaczyć. A jak on fajnie się wychyla, ta i nagle jeb w głowę i wylatuje. Poza okno. No, po co się wychylasz? Kurde. Skubany. Wiedział pewnie, że ktoś czyha na niego. A w sumie ja zawsze opłaca się tak robić. A nie ma, nie ma. What the fuck? Wychyl się. No. Ale dziwne, że wtedy nie trafiłem w niego. Nie, lekko się zdziwiłem, ale dobra. Może był jakiś błąd najwyżej. Tam lekki. Lekki, o mały włos, aby przez ten lekki błąd się zginął sam. Kurde. Pozorna snajpa by się przydała. W sumie to mamy. Nie podstawowo, ale pierwszy raz kupiłem snajper, to właśnie ta. Jak miałem 5 poziom, a mam 17. Więc może niezbyt jest dobra. Ale ja i tak zbieram na jakąś snajpę. I 24 tysiące kosztuje to, a ja mam, nie wiem, 19 tysięcy? Już sobie dawno nie patrzyłem. Dobra, na 100% ktoś jest tam. Ta, nasz. Ja się zastanawiam. Bo z okna chyba nas wykrywali cały czas. Okej, dobra. Zobaczę na mapkę. W sumie teraz nam lepiej idzie. Więc możemy. Naprzód. O, dobra, doskoczyłeś. Pistolet przyda nam się. Ja jakoś nie ufam temu miejscu i muszę zajrzeć. Czy na pewno, które mogę zmienić perspektywę na lewą kamerę. Ja dalej nie wierzę, czy kogoś tutaj nie ma. Ktoś tu padł, no kurde.
Robi się nieciekawie. Zgadzacie się ze mną? Okej, okay, w sumie. O! Ty, dobry pomysł. Mogę zobaczyć, ile ma HP i wiem, czy ktoś z nim nie walczy. No tak, przyszedłem i już mnie wykryli. Jak widzicie tą strzałkę, co jest spinanie się, no to nad strzałką jest zaznaczony koleś. Zjebałem. No. 3 razy sztuka. W sumie widzę lekko lewą stronę, ale tak niezbyt. O, dzięki ochrona na chwilę. W sumie, mimo że i tak nie patrzyłem, to i tak czułem się bezpieczniej trochę. Pierdziel, on przyszedł i na wszelki wypadek patrzę. Czy nikt tam nie idzie? Nikt. Tak, nikt. W pizdu ich tam jest. A tu mało mamy do przycelowania, bo ktoś musi się tutaj zatrzymać, żebym strzelił w niego. Na górze się napieprzają? Okej, okay, czysto. W sumie tutaj mogę. Ta. Ale nie no, tam będzie gorzej dla snajpera. Bo zobaczcie, jakie tutaj kurde. Jaki tutaj teren jest. Ja w ogóle. Będę musiał z pistoletem cały czas chodzić. Okej, okay, Marian, pilnuj mnie. Help me. Ammo dostanę, no zajebiście. Dobra, nieciekawy list dla snajpera i to chamsko. Kurde. No, źle zrobiłem. Niepotrzebnie tutaj przyszedłem. Mogłem lekko stać dalej. A ja byłem nawet, kurde, nie bliżej niż niektórzy kolesi z karabinami. W sumie, kurde, tu mógłby być dla mnie teren, ale i tak. Chociaż nie jestem pewien. No, tutaj może będzie coś dla mnie.
Co to za haker, czy co? LOL? No tak, już wystrzelam wszystko. Co jest? Wytyfy? Nie wiem, ale... A jeszcze sobie spróbuję. O kurde, friendly... Pokój, robimy panowie! Sojusz! Co? Nagle zginąłem. LOL. Ty, nagle wszyscy popadali, do których się strzelało? Nagle wszyscy padli. Nie, czemu? Nie no kurde, ale ja chcę jeszcze raz tam się wpieprzyć. A nie no, tamtych zabić mi nie zaliczyło tych dwóch. A no tak, czyli każdy padł. Się kurde zagadałem teraz. No coś tak myślałem, że mi kiepsko pójdzie, ale nie widziałem, że aż tak. Okej, dobra, zobaczymy. Kurde, ale dalej jestem zdziwiony. To dlatego wtedy, jak jednego napieprzałem, to nic się nie stało. No, jak ja się cieszę, że to się skończyło, bo ja nienawidziłem. Tam iść całkiem do przodu. Oni mieli, snajperzy mieli po tamtej stronie lepiej, bo mieli... Jakby to powiedzieć. Mogli dalej czekać, jak my się przebijemy, no to oni zaczęli strzelać. A przebicie się to jest taki teren dla kolesi z bliska, czyli ciężkimi karabinami. Więc Asaus by praktycznie musiał tam poczekać. Ale to też nie świadczy o tym, że dlatego mi źle poszło. Też dlatego źle mi poszło, że kurde... Wiadomo, niby każda wymówka jest dobra, ale chodzi o to, że... To nie jest tak naprawdę wymówka, tylko... To jest powiedzenie, co ja spieprzyłem. A spieprzyłem to, że mimo, że tamten koleś mnie zabił, to i tak, ja poszedłem cały czas gadając o tym i zapomniałem, że on tam dalej jest. Właśnie o to chodziło. I mam 19 tysięcy. A ja zobaczę, ile snajperka kosztuje. Karabiny snajperskie. 24 tysiące. Czyli brakuje jeszcze mi 5 tysięcy. Ale pozbieram to w następnym odcinku, a więc nara do następnego odcinka. Trzymajcie się.